konie będą ustawiane na linii startu. To jest wyścig z płotami o nagrodę Hadriana, 3400 metrów. W wyścigach płotowych konie nie startują z boksów, ze start maszyny, tylko jest start z tak zwanej chorągiewki. Po prostu konie muszą być ustawione w jednej linii. Patronem wyścigu jest Hadrian, jeden z lepszych koni przeszkodowych w historii naszych wyścigów. Nie, to jest Falstart. Nie zdążył się ustawić na starcie Satyr numer 5. W gonitwie tej wystartuje 5 koni. Zapisanych było 7, ale dwójka oraz szóstka zostały wycofane. Faworyzowane są w wyścigu dwa konie, numer 3 Beck i numer 1 Arsène Lipin. Obydwa są czteroletnimi wałachami. Beck ma za sobą karierę międzynarodową. Biegał m.in. w Pardubicach, gdzie zajął dobre trzecie miejsce w zeszłym roku w gonitwie dla najlepszych trzylatków. Tam rywalizował z końmi czeskimi, czeskiej, polskiej hodowli, również niemieckiej. Ostatnio Beck miał nieprzyjemny wypadek w Merano. Przewrócił się. To było 23 maja. No ale został powstrzymany i wszystko jest w porządku. Będzie dosiadał go amator Jan Fartejsek. To jeden z jeźdźców, którzy ścigają się na torach zagranicznych. Jan Fartejsek, widziałem, sprawdzałem w internecie, tydzień temu startował w Baden-Baden na czeskiej klaczy. Posiadał czeskiej klaczy, ale tam nie zajął płatnego miejsca, wypadł słabiej. On jeździ również w Bratysławie, jeździ w Wiedniu i oczywiście na torach czeskich. Czescy jeźdźcy mają przewagę, oni uczestniczą średnio w kilkudziesięciu wyścigach co roku. Z naszymi jest trochę słabiej. Nasi jeźdźcy to góra, kilkanaście, może 20 wyścigów. No i lepszy z nich Zdzisław Lica zalicza w sezonie. Tutaj Zdzisław Lica, o którym mówiliśmy, będzie dosiadał konia numer 1 Arsène Lipin. Zdzisław Lica pracuje w Juliopolu na co dzień w ośrodku Zenona Duplickiego i tam przygotowuje do startów konie. Specjalizuje się oczywiście w gonitwach płotowych i przeszkodowych. To nasz najlepszy specjalista. Dzisiaj nie jedzie Wojciech Ryniak, jockey Wojciech Ryniak, który również jest uznawany za specjalistę od gonitw właśnie płotowo-przeszkodowych. Kolejny płot. W wyścigach płotowych ustawione są przeszkody zwykle co 350 do 400 metrów. Prowadzi bez zmian pozycji Satyr, to koń numer 5, za nim Arsène Lipin numer 1. Pozostałe się tasują, wszystkie są mniej więcej w grupie. Cała stawka idzie razem, najbardziej po zewnętrznej szumiący las, koń numer 4. I kolejny płot, dobrze skoczył tutaj, dobrze skoczył Satyr numer 5, natomiast widzę, że szumiący las, koń numer 4, dużo traci na wszystkich płotach. Mniej doświadczony uczeń Robert Małczuk najeżdża po zewnętrznym torze. Za chwilę skok trybunowy tutaj przed trybuną na Służewcu. Drugi już w tej chwili jest Yamiro numer 7, a prowadzi Beck numer 5. I dalej ciągle szumiący las dużym kołem po zewnętrznym torze. Widzę również, że Yamiro teraz zewnętrznym torem. Kolejny płot. Obliczyłem prowizorycznie, że płotów do pokonania powinno być około 9. Ciągle Satyr na drugiej pozycji, Jan Fartejsek z Begiem, na trzeciej Zdzisław Lica i Arsène Lipin, czyli kolejność w tej chwili 5, 3, 1, 7 i stawkę zamyka koń numer 4. Beg idzie doskonale. Beg przy wewnętrznej, obok niego Satyr, za nim Arsène Lipin i Yamiro. Czyli kolejność w tej chwili 3, 5, piątka już jest bujana, trójka bardzo lekko. Kolejność 3, 5, 1, 7, ostatnia czwórka. Już zaczyna atakować Beck. Idzie lekko, obok niego Satyr. Do przodu znowuż poszedł Arsène Lipin numer 1 i jeszcze siódemka utrzymuje się w stawce tych pierwszych czterech koni. Mocno jechany za stawką szumiący las, który dużo nadrabiał na płotach i tutaj już chyba opadł z sił. Również siódemka, Yamiro jest w tej chwili mocno bujany przez Pawła Pepnę. To kolejny z Czechów, którzy
Dwóch Czechów tutaj bierze udział w dzisiejszym wyścigu. Paweł Pepna i Jan Falcejsek, obydwaj są amatorami. Kolejny płot, Beck z Satyrem, Arsène Lipin, Jamiron i doszedł do stawki również Szumiący Las, który idzie dość lekko. Ale wydaje się, że te dwa konie na razie mają pewną przewagę. Beck z Satyrem, Satyr z Beckiem, czyli trójka z piątką, piątka z trójką, a przed nim już ostatni płot. Satyr z Beckiem, te dwa konie będą rozgrywać. Trójka z piątką. Oj, wyszedł Satyr większym kołem, Beck przy wewnętrznej i za chwilę finisz. Tylko te dwa konie się będą liczyły. Beck Jan Falcejsek oraz Satyr Andrzej Czopyk. I do celownika jeszcze pozostało jakieś 30 metrów. Piękna walka, ale wygrywa jednak Beck pod Janem Falcejskiem. Drugi jest Satyr, trzeci będzie Szumiący Las, czwarty Arsène Lipin.